Energetyka jądrowa to jest pomysł z poprzedniej epoki, jest bardzo przestarzały. Odpowiedział dla współczesnego świata i dla przyszłości jest dywersyfikacja źródeł energii, czyli budowanie bardzo wielu, bardzo małych elektrowni słonecznych, wiatrowych. It's important to note that the big majority of European countries do have nuclear energy. Especially France, of course, and Belgium, and Slovakia, Czech Republic. These countries have nuclear. Finland has nuclear. Sweden has nearly 50% of its electricity from nuclear. Chernobyl was a bad design reactor, should never have been built. None of the other reactors in Europe have ever had this kind of problem and never will have this kind of problem. So I think people should recognize that first, Chernobyl should never have happened. But second, even such a bad accident as Chernobyl did not cause that many fatalities in the population. Nearly every day, more people die in vehicle accidents than died in Chernobyl. Even in Germany just last year, 41 people died from eating organic bean sprouts, you know, and 4,000 people went to the hospital. Not that many people went to the hospital in Chernobyl. The people in Chernobyl, somebody was talking here and asking, he was saying, there are no people died there, or a few people died, only 50 or something like that, workers, but no after effects. Hang on, a huge area is uninhabited. Nobody can go live there anymore. There's people still, you know, having misformed miscarriages and cancers and leukemias going on forever. And it's not just Chernobyl, but it's in other places. He was saying only three nuclear accidents. Well, there's a nuclear accident nearly every day. They're not all like Hiroshima or Fukushima or Chernobyl or Three Mile Island. They're smaller ones. They're nearly big accidents. You don't hear on the media unless you really look at nuclear websites. We have actually, with nuclear energy, one of the safest technologies ever built. There have been some accidents. Only one resulted in human death, and that was Chernobyl. The other two accidents, Three Mile Island in the United States and Fukushima in Japan, killed nobody. And the environmental radiation experts say that Fukushima will not cause any health effect in the population, even though it was the worst imaginable accident you could have. In the local area, close around it, the cancer rates are up. So is it okay? No, it's not okay. The two problems in Poland with energy production is, first, you are so dependent on coal, nearly 95% for your electricity, and also you are quite dependent on gas from Russia, which is an issue in terms of future price and dependability and reliability. The best direction I see for Poland to go is to have a policy to gradually reduce the amount of coal that is used and to bring nuclear energy into the mix. Jeżeli jest jedna duża elektrownia w kraju jednym, jeżeli ona padnie, to w tym momencie cały kraj nie ma prądu. Jeżeli mi się zepsuje wiatrak, mogę dostać prąd od sąsiada. Poza tym w Polsce póki co jeszcze nie jest problemem brak energii, że wytwarzamy jej zbyt mało. Po prostu problemem są nieszczelne sieci przesyłowe. And then also to use your own domestic natural gas resources, which are here now. And we have proven in the United States and Canada, where gas prices have come down to 25% of what they were just a few years ago. We can think about Poland here. Yes, we need our energy need, but hey, we got the Baltic Sea. We can put generators in there and generate energy enough from the Baltic Sea itself to power all the industry here. He's denying that. A co z odpadami radioaktywnymi, które chowa się w bunkrach lub na dnie oceanu? Jaką mają gwarancję, że za powiedzmy 100 tysięcy lat, kiedy te odpady nadal będą radioaktywne, ktoś tam w końcu się jednak nie dostanie? Czy nasz język, nasz świat przez te 100 tysięcy lat może się całkowicie zmienić? No, the biggest problem with nuclear waste is that people think it's waste. It's not waste, it's still full of energy.
And the Russians and Chinese are both moving forward with fast reactor technology, which will allow us to use that used nuclear fuel over and over again. We can do put solar panels for the money spent on that. We can give everybody in Poland a solar panel on the roof or a hot water system. PGE ma olbrzymie pieniądze w swoim ręku i rząd wydaje olbrzymie pieniądze na propagandę atomową. Wszystko, co my możemy dać, to jest nasz czas. I nasza praca. Jestem z Gdańska, jestem działaczem antyatomowym z Pomorza. Dotyczy nas to oczywiście najbardziej, ponieważ wiadomo, że w razie jakiegokolwiek wycieku czy skażenia radioaktywnego, mieszkańcy Trójmiasta są narażeni na skutki tego wycieku i tego promieniowania. Udaliśmy się nad jezioro Żarnowieckie, miejsce, gdzie mogłaby powstać nowa elektrownia atomowa. Okazuje się, że wielu okolicznych mieszkańców żałuje, że nie dokończono starej elektrowni. Dotarliśmy do człowieka, który pracował przy pierwszych reaktorach w Polsce. Ja jestem zadowolony, że miał pracę. Wszyscy dookoła z całej Polski się zeździło. Za pracę była dobra praca, dobra płaca. Czarnobyl wybuchł, wtedy się wszystko przestraszyło. Przywożone te wszystkie te reaktory, zbiorniki reaktorów, wytwornice pary. Tu się ja nic nie odczuwałem tam jakiegoś strachu, nie? Coś tam się wydarzyło. Woda się nie pali, a to była jako woda. Pigułeczki tam, no to paliwo jądrowe, nie? Tylko w wodzie było zatapiane i podnoszone to tej mocy. Ci, co pracowali, to by chcieli, nie? Żeby coś tu powstało. Nie? No, nawet ja chciałem, żeby coś było w Polsce, chociaż jedna. Wszędzie dookoła mamy, a czemu u nas ma nie być, nie? Przez to te pomyje, no, była wielka głupota, że to było niedokończone. Już mogli, bo to była dużo zaawansowana ta budowa i mogli ją dokończyć. A w czasie budowy, w szczycie budowy miało być coś 12 tysięcy. No to całkiem był inny ruch w okolicy. Autobusy rozwoziły po całym terenie, we wszystkie strony, aż do Lęborka. Kupa, jak się mówi, kupa pieniędzy jest z utopionych, nie? Tam ja dokładnie nie pamiętam, taki główny księgowy u nas. Tam miał obliczone, to likwidacja więcej kosztowała, jak już ta budowa, co było zainwestowane. A to z tego, co tam się odzyskało, to były drobne sprawy, nie? Ogromna suma, na pewno. Jeszcze w tamtych czasach te pieniądze były inne, nie? Właściwie to była decyzja w Sejmie, nie? Było głosowanie. To jeszcze chcieli tam nasi jakiś tam film wyświetlić, że jak było budowanie, że wszystko dobre, sprowadzane tam zabezpieczenie Siemensa. No to prawdopodobnie tam w ogóle nie chcieli tego filmu obejrzeć w Sejmie, nie? Ręka do góry, zamknąć elektrownię i tak się zakończyła budowa. Wszystko było sprzedawane, likwidowane, firmy się wyprowadzały. I tak zostało to, co widać. No tyle, co to było pieniędzy wsadzone, nie? Co jest tam wlane w ziemię, tego betonu, stali, przecież to są tysiące ton. To już się nie do uzyskania, no. Ale tak wszystko kosztowało. Tyle samochodów, co przejechało, ile paliwa spalili. Nie? Ile delegacji, ile to ludzi pracowało. To wszystko na marne poszło. Nie? Chyba musi powstać. Przecież ten węgiel się kiedyś skończy. No te wiatraki, to co to, co one daje? Ci tam zieloni, ci tam podpuszczają. Czemu oni dostaną pieniądze, to wtedy nie krzyczą.